Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Brat po siebie rzepaku umył z grubsza siewnik, bo mamy talerze do wymiany. Jak wiecie z poprzednich odcinków, no już będzie chyba z miesiąc wstecz, przed żniwami, były zamówione talerze w Zenoxie. Zaraz je pokażemy. Z firmy Granit. 6 mm grube. Wszystko pasuje i teraz odkręcami będziemy wymieniać. Rzepak jeszcze posialiśmy na takich, bo dużo bezorkowo, a bezorkowo traktor nie zagniata aż tak, bo ziemię mamy ubitą. Natomiast po orkach ta ziemia jest bardziej spulchniona. No i niestety albo niestety trzeba mieć talerze do uprawy, żeby te ślady ładnie nam, gdzie traktor ugniecie, który jedzie przed siewnikiem, nieważne czy to CVX 150 czy Puma 230 będzie, muszą być talerze, aby po prostu to zagarnieć. Także odkręcamy tutaj na patencie, deski podłożone, brat nie mógł odkręcić, podkładał klucz, zobaczcie jaka moc w talerzu, a ja wykombinowałem, że podkładam taką łatę sobie, tak talerz się kręci tu, wkładam to i klinuję. Jest wszystko elegancko do odkręcenia, także działamy. Na razie sobie tylko podkręcamy wszystko. Będzie się kręcić czy nie? Kręci się gadzina. No to na patencie. Dorypane jak ta lawa. Poszła jedna. Poszła druga, trzecia, no i zobaczcie, łata klinująca zdaje egzamin, tylko trzeba będzie takich łat ze 4 zrobić, bo nieraz się wrzyna, aż przecina talerz, tak jest dokręcone. No i tutaj mamy gdzieś uderzone śruby od kamienia, albo po prostu jak siewnik się zapchał ziemią, mamy nakrętki tak delikatnie. Nie wiem, czy będzie widać takie zjechane, nie wchodzi klucz, no to mamy narzędzie zbrodni, pilniczek, lekko podpiłowujemy, bo śruby zakręcamy te same. Dlaczego? Bo są dobre. Są dobre, nie są poprzyciągane. Wszystko zakręcimy, dociągniemy i będzie chodzić. Nie widzę potrzeby, aby wymieniać nowe śruby. Pewnie zaraz będzie hejt, że nowe talerze, nowe śruby, no ale po co, jak jest dobra śruba? Zobaczymy. Jak się nic nie będzie odkręcać, to będzie chodzić. Także kręcimy. No i dobra, dół mamy już poluzowany cały. Część odkręcona. I teraz będziemy odkręcać boki i dopiero zakręcać cały środek. Idę zabrać kabel, żeby nie przygnieść. Do dołu. Poczekaj, stop. Na dół. Na dół. Na dół. We'll be right back.
No i mamy wszystkie talerze już zdemontowane z dwoma delikwentami. Mieliśmy spory problem, nie szło odkręcić, bo starte. Z ciekawości zobaczcie, jak wyglądają stare elementy. Zobacz, ile ma hektarów. Zblokował się? Przymierzamy talerzyki. Wejdą! No i podczas skręcania została nas chmura deszczowa i widać, że tam daleko się zaniosło i będzie padało, więc nie wiem, czy schowamy się pod dach, czy na dzisiaj to będzie robota stop. Ale my się chyba nie poddamy i schowamy się pod dach i zakręcimy wszystko, żeby było gotowe i od jutra kolejna robota. Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 27 sierpień, zasiewy rzepaku 2 dni temu zakończone. Od wczoraj mamy już prawie 20 litrów wody, więc po prostu jest bajka. Rzepaku raczej nie powinno zaklepać, bo połowa jest na wierzchu. Te ostatnie siane, wiadomo, jak to te ostatnie siane, teraz dostały wodę, no ale prognozują bez słońca. Pierw popadało delikatnie, potem dopadało mocniej. Nie było jakiegoś takiego nawalnego deszczu, więc wschody powinny być, nie mówię 100%, 90%, bo sami wiecie, że jak siejemy, to na worku mamy 90%, 97%, 98%, to już jest bardzo dobrze, siłę kiełkowania, więc pamiętajcie, wschody nigdy nie będą 100%, teoretycznie. Także ogólnie ujmę to tak, wschody w tym roku rzepaku powinny być bardzo dobre, ale to bardzo dobre, czy to po orce, czy po systemie pasowym, bezorkowym, bo z początku na filmach tłumaczyłem, że orka nie bardzo, bo jest sucho, jeżeli nie popada, wypudrujemy sobie ziemię, siewnik wjedzie i po siewniku będzie wiatr zabierał ziemię, suszył i będzie taka erozja wietrzna. Więc to było złe, bo nikt nie wierzył w te deszcze, które teraz są aktualnie, więc tylko się cieszyć. Współczuję wszystkim tym gospodarzom, którzy jeszcze w centralnej Polsce, czy tam ogólnie w różnych powiatach, gminach, województwach borykają się ze żniwami, nie mogą wjechać, topią się. Ja pamiętam taki rok, mieliśmy 17 żniwa, po prostu bardzo ciężkie, więc jak już patrzę, wybiegam tak na przestrzeni lat w przyszłość i przeszłość, to susza jest lepsza, nieżeli ta cała właśnie woda, bo w suszę coś zbierzemy, a woda to jest taki żywioł, że zabiera praktycznie czasami i 100% wszystkiego, więc tak to wygląda. Wjeżdżam na gospodarstwo, trzymajcie się chłopaki, tam co się borykacie z tą wodą, mam nadzieję, że dacie radę. U nas w sierpniu spadło około dopiero 40 litrów i wam powiem, że jest dużo wody, a jak ktoś mówi, że w sierpniu mają 100, 300, 200, a nawet niektórzy słyszałem, że 400 litrów wody, no to jest po prostu jednym słowem, jak dla mnie, dramat. Magnum stoi. Nie wiem, czy pojedziemy talerzować, byłem na polu właśnie, jak wyjaśnienia nagrywałem. Popadało, no tam jest piasek został. Niby odbierają tego byka dzisiaj naszego, przywożą, no ale tu mamy jeszcze paliwo niewypalone. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się dogadamy jakąś kwestią finansową, czy jak. No zobaczymy, ile tam paliwa w ogóle zostało, jak to będzie, także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym ujęciu. Także no na razie wszystko jest ok, ceny do góry idą, plony były, tak o, jeżeli chodzi w tym roku o jęczmień i rzepak, to plony naprawdę, jak ktoś, nie wiem, nie będę się wypowiadał za kogoś, ale w naszym przypadku nie możemy powiedzieć złego słowa, bo plony jęczmienia to jest około 7 ton średnia, rzepak 3,46 dokładnie, bo były działki 4,6, 2,7, 3,5, 3,8, 3,6 i taka średnia wyszła, więc naprawdę na tą cenę, na ten rok, zimno, mokro, potem
sucho, gorąco, sucho, potem znowu mokro, to naprawdę wyniki są bardzo dobre. Pszenica i pszenżyto. Tak, o, najbardziej zawiedziony jestem pszenicą, bo plony średniach to chyba wyjdzie 5, 5,2, coś takiego. Nie wiem, czy 5,5 wyjdzie. Były działki, co sypały 5, 5,5, 5,8. Szóstki nie przekroczyła średnia na żadnym polu. Więc tak to się prezentuje. Pszenżyto było na słabych ziemiach, tam średnia chyba wyjdzie koło czwórki, może czwórka z haczykiem, więc naprawdę wynik też jest ok. No wiadomo, wyglądało to na 7-8 na tych piachach, no ale wiadomo, wiecie jaka pogoda była i tutaj nie mamy wpływu, więc jęczmień i rzepak podciągną straty w pszenicy i będzie wszystko ok. Rzepak jest zasiany, duża część areału, bo prawie no będzie około 195, może 200 hektarów, trzeba dokładnie policzyć, jak brat opryska wszystko, GPS w komputerze pokaże i będę wiedział, bo tak wiecie, liczenie na działki czasami jest niemiarodajne, bo dużo jest dzierżaw, na które nie występujemy dopłaty i tak mniej więcej wiemy ile jest, ale wiecie jak to w praktyce wyjdzie, także to dopiero gdzieś za 2 tygodnie się dowiecie ile jest tak naprawdę hektarów z GPS-u, z opryskiwacza i co, lecimy coś robić, wczoraj te talerze robiliśmy i będziemy coś dzisiaj dalej działać. Zobaczymy, czy pojedziemy talerzować, czy coś dalej robić. Może oświetlenie w małym case, także do usłyszenia. No i dobra, jednak jedziemy. Przestało padać, więc lecimy. Tutaj much naleciało wczoraj chłopakom w nocy pełno. Masakra, to jest najgorsze, co może być, te muchy. Jasna sufitka, nie ma jak tego pozabijać za bardzo. Tylko na szybie, bo zobaczcie, to się wszystko pobrudzi, jest jasne. Także tutaj też tak, dla konstruktorów wnętrze mogłoby być takie ciemne, siwe nawet. Byłoby, powiem wam, lepiej w kabinie. Nawet słoneczne dni tak by nie odbijały się promienie słoneczne. Byłby taki półmrok. On fajnie zapala, zobaczcie jak te magnumy fajnie zapalają. Taki chrupek jest w silniku. Ciężarówka i lecimy wypalić paliwo i prawdopodobnie dzisiaj nasz gorylek przyjedzie. Podnosimy sprzęt i lecimy. Napadało wody, trzeba się cieszyć, a tam na polu zostało taki piaseczek, więc po piasku jak nie pada, to da się robić, bo się nie będzie obklejała. Najgorszy jest deszcz, jak ta ziemia leci, no już na pompu gdzieś tam ucieka powietrze, z tym powietrzem to wszędzie problem, z ciężarówkami tak samo, kurde, nie trzyma nic w nowych, ludzie narzekają, trzeba wszystko poprawiać. Włączamy światełka, światła, koguty są, no i co, jedziemy sobie powoli. Skończyć działeczkę, zostało dzisiaj około chyba tam 7 hektarów. Już się przyzwyczaiłem do power shifta, bardzo fajnie się jeździ, jeszcze jak duży traktor jest to praktycznie w polu, jak wrzucamy 12 bieg w talerzówce, czy to w pługu, to nie zmieniamy. Ten przeskok mnie irytuje z 12 na 13, czyli zmiana chyba koszów z drugiego na trzeci, czy jako tam jest. Czy dolny, górny, dokładnie nie wiem jeszcze, to jest takie spróbowałem też ze sprzęgłem, ale jak włączymy sprzęgło, to biegi się nie przerzucają, bo myślałem, że jak wrzucimy sprzęgło, to będzie jakoś ten przeskok taki delikatniejszy, no niestety nie, także tak musi być, ludzie piszą, że tak będzie, więc niech tak będzie, działamy. Powiem wam, w tym roku dzięki temu kombajnowi i Axialowi i Magnumowi robota nam tak poszła w gnieniu oczach, żniwa praktycznie skończyliśmy pierwsi, rzepaki zasialiśmy pierwsi, to bardzo dużą ilość, zobaczmy ile paliwa ma 134 litry, jak z lawety zjechałem miał 60, no i tak wypalamy, no także lecimy. Pięknie chodzi.
bestia. No i talerzujemy i zobaczcie, po blisko 20 litrach od wczoraj idzie talerzować na naszych ziemiach, więc możecie sobie wyobrazić, na jakich gruntach gospodarzymy. Bo to jest piąta klasa, rzepak 2,7 wyszedł z całości. No ale gdyby nie te pomzuri utopione nasiona, to ta trójka by z przodu była spokojnie w tym roku. No i tutaj mamy w koło taki teren zalewowy, tu dziura zalana, tu ogólnie rzepak, talerzówka po talerzówce, dziura zalana pół hektara w koło rowu, jak i z jednej, jak i z drugiej strony, po prostu rzepak wymógł, więc tutaj dlatego ta średnia taka wyszła słaba, ogólnie miejscami kombaj pokazywał ponad 4, 3,5, więc te 3 na pewno byśmy mieli, gdyby nie te utopione nasiona i te zalewiska, więc ogólnie myślę, że wynik zadowalający. Tutaj taki torfik jest. Niektórzy jakby dostali 20 litrów wody, to mogą zapomnieć o wjeździe w pole, nawet 2 dni taką glinę mają. No mamy też glinę, to tam Nikodem wczoraj zrobił. Na tej działce są wszystkie klasy gleby. Talerzujemy tutaj ten dołek, tu gdzieś drena jest, trzeba w końcu zlitować się, przyjechać i namierzyć, ją i studnię wstawić. Jak studnie się wstawi odpowietrznik, to nawet jak będzie rura zapchana w połowie, to woda i tak pójdzie. A jak mamy układ zamknięty, to za ni cholerę nie chce iść ta woda. A wstawimy tylko studnię, powietrze jest studnią, woda wlatuje do rury i wszystko ładnie ucieka. Tutaj kamieni nie ma, latam tak 14 na godzinę. O, jakie ciężaróweczki ładne. Co to jest? Nie widzę napisów. Zboże, wapno, humus. Dwie takie same naczepy. Pierwszy raz widzę w naszej okolicy, więc gdzieś z daleka. Tutaj ściernisko było zdesykowane, bo gdzieś trawa. Mówię do brata, weź to zdesykuj, tam dużo miotły było też w rzepaku. Tu te proso rosło na dołkach, jakieś chabry, nie chabry, mówię, weź to zdesykuj, będzie czyste pole po rzepaku odchwaszczone. Bo jak to by żywe zostało, to po prostu byłaby masakra, o tam skrzyp został. No ale po prostu na niego glifosat nie działa. Trzeba by dodawać chwastox, no ale go mechanicznie się zniszczy, więc nie jest aż tak groźny. Jeżeli go się zniszczy teraz, to on dopiero wychodzi praktycznie, że wiosną. Przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda po obserwacjach. Wychodzi wiosną, jak już rośliny są wysokie i on pod roślinami sobie wychodzi, on nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia później. A jak dobrze rośliny wystartują, to nie wyjdzie, bo jest ziemia zacieniona i po prostu nie ma szans, żeby w ciemnym wyjść. Ładnie, robota czarno. Z tyłu ściernia skruszała. No i teraz mamy 27, czyli jeszcze jest taki czas, że te kolejne samosiewy wyjdą. Wyjdą i je zniszczymy jeszcze raz przed siewnikiem. Tutaj ogólnie obornik będzie dawany i mimo, że jest po rzepaku, oto my jesteśmy zwolennikami, jeżeli obornik się daje, no to wypadałoby go obrócić, zaorać, żeby tych strat nie było azotu.
No ja tak mówiłem do brata, dawaj rozrzucimy to, zrobimy karatem i posiejemy, tak? Tutaj i tak ten indyczy, to tam jakaś dawka na hektar nie będzie wygórowana, bo dziś tak chcemy wcelować te 12 ton na hektar do 15 max. Jedni mówią, że dycha wystarczy, ale chcemy dać te 12-15 ton, żeby tutaj już temat obornika zamknąć na co najmniej 5 lat. No i tak to wygląda i chyba będzie dawany obornik. Chyba będę musiał wypożyczyć gdzieś rozrzutnik, bo usługa wyjdzie drożej jak wypożyczenie samego rozrzutnika. No ale jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie, może usługę weźmiemy, nie wiadomo jak to z czasem, z pogodą będzie. Także no, wszystko się wyjaśni już niedługo. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni, bo jęczmień już tak będziemy zasiewać między 15 a 20 września, więc trzeba będzie ten obornik już 10 tutaj rozdawać. O, pokazuje mi niski poziom paliwa, mamy 140 litrów, ale wiadomo, gdzieś w dziurę wjedziemy, ten bak prawie 700 litrów ma, to te 100 litrów to jak kropla w morzu, gdzieś bujnie, czujnik już sonda nie złapie i sygnalizuje nam. Ale na spokojnie, mamy gdzieś na około 3 godziny pracy paliwa co najmniej. Także myślę, że tutaj pole te skończymy spokojnie. Damy sobie na stałe obroty, spalanie będzie niższe. 13 na godzinę, 12 bieg, 1640 obrotów. I średnie zużycie paliwa na godzinę to jest od 27 do 40. Średnia prędkość 5,6 hektara na godzinę. Ile na prostym paliwka jest? 100 litrów, około 82, on coś tu zaniża. Bo na płaskim, jak jechaliśmy, miał w domu 140. No i dobra, talerzówka odczepiona. I lecimy na gospodarstwo. Ochlapiemy trochę maszynę. I wjedzie na lawetę. Zobaczcie jaki zestaw. Dwie przyczepy i będzie wszystko temat załatwiony zaraz z nasionami. Zobaczcie, niedźwiedź z dwoma przyczepami. Zobaczcie jakie chmury, masakra. Takie wzburzone, złe. Kurde, felek, kartofelek. Masakra. I jest Niuniuś na lawecie. Ładnie go umyli. Wszystko porobione, co miało być. I zamieniamy.